Ale mówisz, że przed laty dawniej byliście kolegami, tak, w czasach kariery amatorskiej. Jak to dokładnie wyglądało? Między wami jest 6 lat różnicy wieku, tak? Kiedy Artur miał 17, ty miałeś 23, ale byliście kolegami. Nie wiem, wychodziliście razem na piwo, mieliście dobry kontakt, czy aż tak to nie wyglądało? Mieliśmy dobry kontakt. On był młodszy, ja byłem w kadrze seniorów, on był w kadrze juniorów. Czasami te obozy były łączone i kadra seniorów i juniorów wyjeżdżała razem do Zakopanego, czy tam, czy do Cetniewa, już dokładnie nie pamiętam gdzie. I się zakolegowaliśmy. Przychodził do mnie jako młodszy kolega, śmialiśmy się razem, wyjadał mi ciastka i jabłka. Także tak to wyglądało. Tak. Dlaczego ci wyjadał ciastka i jabłka? Nie wiem. Był głodny. Okay. Przychodził, żeby coś po Ale prostu. Nie miałeś z tym problemu, częstowałeś. Tak. Nic do niego nie mam. Oczyściłem się ze złości, ze złej krwi i jestem gotowy z nim nawiązać normalne stosunki, żebyśmy dalej byli kolegami, żebyśmy mogli wrócić do tego, co było kiedyś. Gdyby ludzie więcej wiedzieli na temat boksu, wiedzieliby, że to jest sport, którym warto się zainteresować, że to jest szlachetny sport i gdyby to bardziej w takim świetle było przedstawione jako szlachetny sport, jako sport, który uczy respektu, uczy pokory, jest mniej właśnie takiego, za przeproszeniem, złej krwi, więcej honoru, więcej sportu, więcej rywalizacji, więcej dobra sportu. To byłoby lepiej. Boks lepiej. Byłby lepszy, bo ludzie nie uważaliby boksu za coś, co jest jakimś śmieciem. Więcej szacunku do każdego w tym sporcie i... Bracia Kliczkowie w ten sposób poprowadzili swoją karierę. Nie obrażali swoich rywali, osiągnęli gigantyczne sukcesy. Oczywiście. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak. I tutaj nie trzeba się koncentrować tak mocno na brudnej rozmowie, tylko trzeba się bardziej koncentrować na samej sztuce i pokazywać ludziom, że boks jest taką dyscypliną sportową, że cała Polska może tym sportem żyć, tak? Że ludzie zainteresują się tym. Do tego powinniśmy dążyć my jako ludzie, którzy żyją boksem.